Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu telewizyjnym znajdującym się na stadionie ArcelorMittal Park. Spotykamy się właściwie w przededniu wznowienia rundy wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Już za 5 dni zmierzymy się na tym stadionie ze Zniczem Pruszków. Bilety na to spotkanie możecie kupować na stronie bilety.zagłębie.eu i mamy nadzieję, że spotkamy się na tej ligowej inauguracji w jak najliczniejszym gronie. A właśnie w przededniu tych rozgrywek spotykamy się z trenerem pierwszego zespołu Zagłębia, Aleksandrem Hackiewiczem. Witam serdecznie, trenerze. Właściwie za chwilkę minie równy miesiąc, od kiedy jest Pan zatrudniony w naszym klubie i takie bazowe pytanie na początek, jakie są Pana pierwsze wrażenia związane z pobytem zarówno w Sosnowcu, jak i w naszym klubie? Zostaliśmy przywitani bardzo ciepło zaraz po przyjeździe. Pokazano nam całą infrastrukturę, jaką posiada zespół. Bardzo szybko uzyskiwaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas interesowały. Czuliśmy także szacunek wobec nas już od pierwszych minut po dotarciu do Zagłębia Sosnowiec. To były niewątpliwie trudne tygodnie, zarówno pod kątem układania kadry na rundę wiosenną, jak i też meczów kontrolnych. Skupmy się przede wszystkim na razie na tym, na sparingach. Czy mecze ostatnie trochę wlały w sztab szkoleniowy niepokoju? Mówię tutaj choćby o meczu z Garbarnią ostatnim, czy o meczu z Polonią Bytą. Wyniki w tych meczach nie są specjalnie ważne. Dlaczego? Ponieważ przyglądamy się różnym zestawom piłkarzy i sprawdzamy różne taktyki. Mamy mało czasu, aby określić, co warto wykorzystać w oficjalnych rozgrywkach. Czyli taką próbą generalną faktycznie będzie mecz ze Zniczem Pruszków, że te sparingi trzeba jednak zostawić trochę z tyłu głowy. Te sparingi dostarczają informacji zarówno nam, trenerom, jak i zawodnikom. Wiemy, że kibice martwią się o wynik. Jednak przed nami jeszcze 15 oficjalnych meczów, podczas których musimy pracować wyłącznie na dobre wyniki. Mecz z Garbarnią odbył się tutaj nie na tym stadionie, tylko na stadionie ludowym. Czy po czasie trochę jednak żałujecie, że do tego doszło, że właściwie dla niektórych zawodników pierwszy kontakt z tym stadionem będzie miał miejsce już w lidze, a nie w sparingu? Dziś mamy wystarczająco doświadczonych piłkarzy i nie ma już dla nich znaczenia, na jakim stadionie zagrają. Wiadomo, że tutaj będzie zupełnie inna atmosfera i inne emocje. Dlatego, gdzie graliśmy poprzedni mecz, nie jest dla nas ważne. Chociaż z Puszczą Niepołomice, jak graliśmy na starym stadionie, no to wsparcie kibiców faktycznie było odczuwalne. My, stojąc na górze, na dachu właściwie stadionu, słyszeliśmy taki głośny doping dzieci. Dla piłkarzy są to dodatkowe emocje i motywacja, gdy kibice ich dopingują i wspierają. Gnają naprzód. Wspomnieliśmy o sparingach, natomiast Wy jako cały sztab szkoleniowy nad jakimi elementami staraliście się skupić w trakcie tego zimowego okresu przygotowawczego? Nie wiem, organizacja gry defensywnej, przygotowanie fizyczne, czy tak naprawdę to wszystko musiało stanowić syntezę, wszystkie elementy złożyć w jedno? Pierwszą rzeczą zapisaną w naszym pokoju trenerskim jest organizacja gry. Zespół, który traci 30 bramek w 19 meczach, to kiepski występ całego zespołu. Zaczynając od napastnika, a kończąc na bramkarzu. Każdy zawodnik powinien grać w defensywie. W tych meczach zastosowaliśmy trzy różne modele. Wysoki pressing, środkową strefę i grę na własnej połowie boiska. Już w niedzielę musimy zdecydować, jaka taktyka pomoże nam osiągnąć dobre wyniki w nadchodzących meczach. Ale chyba analogicznie można to odwrócić, że tak naprawdę, kiedy mamy organizację gry ofensywnej, no to również mogą w niej brać udział również obrońcy, bo choćby stałe fragmenty gry, więc to tak trzeba faktycznie taką syntezę z tego stworzyć. Mamy ogólny obraz tego, kto może i powinien grać. Oczywiście linia obrony zostanie zmieniona.
Poza tym dołączą nowi gracze. Mam nadzieję, że w tym miesiącu przekazaliśmy zawodnikom to, co chcemy zobaczyć na boisku już niebawem. Patrząc na jednostki treningowe, też w których miałem okazję uczestniczyć, trochę je podglądać z boku, no to chyba o takim wytchnieniu nie było mowy. To była naprawdę ciężka praca, żeby do tej trudnej rundy się przygotować. Rozmawiając z piłkarzami i trenerami przygotowania fizycznego, wszyscy zgodnie stwierdzili, że ten miesiąc był bardzo trudny. Obciążenie pracą było bardzo duże, podobnie jak wymagania dotyczące organizacji i dyscypliny gry. Ale bez tego nie będziemy w stanie osiągnąć rezultatu, który sobie wyznaczyliśmy. Nie da się ukryć, że wznawiamy rundę od dosyć trudnych pojedynków, bo zarówno Znicz, Pruszków, Resowia, Podbeskidzie to są nasi bezpośredni rywale w walce o utrzymanie, więc domyślam się, że to wejście w 2024 rok no to będzie miało bardzo, wręcz podwójne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Powiedzieliśmy zespołowi, że mamy do rozegrania 15 meczów. Zaczynamy wszystko z czystej karty. Dziś mamy 0 punktów. Chcemy tablicę z wynikami zobaczyć dopiero 25 maja. Nie będziemy zaglądać do niej wcześniej. Żebyśmy nie byli na czerwonej strefie, prawda? To jest podstawowy cel. Nie zdradzając oczywiście personaliów, no bo nie ułatwiamy zadania rywalom, czy trener i w ogóle pozostali członkowie sztabu szkoleniowego macie już ułożoną w głowę wyjściową jedenastkę, czy tak naprawdę wszystko jest jeszcze sprawą ruchomą do meczu ze Zniczem? Nie mamy podstawowego zespołu z 11 zawodników. Mamy 20 piłkarzy, którzy przygotowują się do każdego meczu. Powiedziałem im tak, kto będzie lepiej przygotowany i jaką taktykę zastosujemy, to moja decyzja w dniu meczu. Każdy z nich musi być gotowy do gry od pierwszej minuty. Czy wyjdą na boisko w 90 czy 65 minucie, to nie ma znaczenia. Wszyscy, którzy są uwzględnieni w dokumentacji, są głównymi graczami. Każdy ma wpływ tak naprawdę na ten wynik. Ruch transferowy w naszym przypadku był dosyć spory, bo zarówno dużo zawodników z Zagłębia zimą odeszło, też sporo pozyskaliśmy. Czy na ten moment możemy stwierdzić, że faktycznie kadra jest już zamknięta? No i czy jak trener tak naprawdę te dotychczasowe ruchy ocenia? U nas uszło 9 futbolistów. Kewrat, Zeman, Palić, Pawicz, tak? Kamara, Klubs, Rindak, Groga i Machala. Tak. Przeanalizowaliśmy mecze pierwszej części mistrzostw. Żaden z nich nie był głównym graczem. Jeśli zespół jest na ostatnim miejscu, to warto zmienić kadrę. Można bardzo silne zmienienie kadrowe. To po pierwsze. Po drugie, musimy zmienić mentalność piłkarzy. Muszą wierzyć, że potrafią grać w piłkę i osiągać wyniki. Wszystko się zaczyna od głowy tak naprawdę. Wszystko jest w głowie. I pracujemy nad tym. Ciężko zmienić szybko mentalność, ale my będziemy starać się robić to. Wspomina trener o zawodnikach, którzy odeszli. Mamy do tej pory potwierdzonych 5 zawodników, bo pozyskaliśmy Michała Jonota, Dominika Sokoła, Oleksija Szewczenkę, wypożyczenie Gabriela Kirajczyka. Jak trener właściwie tych zawodników by scharakteryzował, którzy do tej pory zasilili szeregi naszego klubu? Szewczenko, bramkarz, ma dobre doświadczenie w Mistrzostwach Ukrainy. Znam go jako zawodnika Szachtara. I mam nadzieję, że doda nam pewności siebie. Jeśli chodzi o Sokoła, to on jest bardzo silnym piłkarzem. Może grać zarówno jako prawy obrońca, jak i atakujący. Myślę, że nasz problem z prawym obrońcą zostanie rozwiązany dzięki temu zawodnikowi. On jest silny, wystarczająco szybki i rozumie, jak grać na tej pozycji.
У нее есть понимание, как играть в этой позиции. Янота, Янота есть креативный. А того бракує дружині в атаку. Команді в атаку. Да, йому тяжело. До зеспоу прийшов дещо пізніше. Було то для нього трудне. Йому потрібно ще набирати через тренування, где-то через ігри. Но я надеюсь на його опыт, на його. Але вірю в його креативність. І забезпечить нападаючих передачами. По Ремі, да, у нас з'явився теж. Chyba nie trzeba go przedstawiać. Przez dwa lata pracował w Legii Warszawa. Na treningach i meczach prezentował całkiem niezły poziom. Będzie jednym z liderów naszej obrony. Кирильчик – то молодий п'юкаш. Ма хенć, он хоче грати, є дуже добре приготований фізично. Плюс він фізично дуже добре готовий. Мам надія, що знайдемо час і помисл, як його використаємо, аби міг здобувати пункти для дружини. Основна його робота – це забивати м'ячі. В принципі, на сьогоднішній момент то п'юкаже молоді, досвідчені. Це футболісти. Працюємо тільки на поправу наших вників. Ми працюємо тільки на усилення нашого составу і на улучшення нашого результату. Na ten moment z klubem trenuje jeszcze trzech zawodników z Ukrainy. Na ten moment jeszcze nie mamy tych transferów potwierdzonych. Nie będziemy zdradzać tej personaliów, natomiast też domyślam się, że to będą ważni zawodnicy w kontekście ułożenia tej wyjściowej jedenastki, ułożenia składu. Ci piłkarze z Ukrainy, którzy z nami obecnie trenują, znam ich wszystkich. Але не підписалися ми ще жодних умов. Ми не підписали контракт, я не хочу говорити о них. Єстем однак певен, що можуть допомогти зесполовій взнести тільки вище. Чи все буде ще так насправді перед нами, więc до того темату напевно будемо ще вертатися. Не да се укрити, що перед нами, ну, дуже трудна рунда, однак беручи під увагу те лігове, ту лігову страту так насправді до безпечної зони. Очевидно, маємо перед нами 15 фіналів. I w czym tak naprawdę trener upatruje największe szanse w kontekście utrzymania? Co może wlać pewnego rodzaju światełko w tunelu kibicom? W tunelu już poznę mówić. Jest już za późno na rozmowę z piłkarzem w tunelu. Tam powinien już rozumieć, jak grać i jak osiągać dobre wyniki. Można coś zmienić w strategii, jedynie w przerwie podczas meczu. Zawsze jest plan, którego należy się trzymać. Chłopaki o tym wiedzą i stosują się do ustalonych zasad. Zatem, krótko mówiąc, w tunelu jest już za późno na rozmowę. Tak się więc zastanawiam, bo faktycznie ten terminarz jest bardzo trudny i sytuacja jest jaka jest. Natomiast trener jest od miesiąca i zastanawiam się, jakie były pierwsze trenera myśli, kiedy pojawiło się to zapytanie z Zagłębia Sosnowiec. Co trenerowi tak kiełkowało w myśli przed przyjęciem tej oferty? Jakie pierwsze myśli się pojawiły? Pierwszym zadaniem trenera jest spojrzenie na tabelę i miejsce, na którym znajduje się drużyna. Po drugie, zadanie pytania, dlaczego ona tam jest. Dalej szukamy problemu i możliwości rozwiązania. Kiedy ja otrzymałem tę propozycję, to wziąłem się za analizę sytuacji i możliwości, dzięki którym moglibyśmy coś zmienić. Teraz mam na myśli zapraszanie do drużyny nowych i doświadczonych piłkarzy z Polski i Ukrainy. Teraz mamy 15 meczów i 45 punktów. Różnica jest tylko w 8 bramkach. Czyli trener na razie nie wychodzi daleko w przyszłość, co będzie po zakończeniu sezonu. Teraz te 15 gier to jest absolutny priorytet. Nie 15. Każdy mecz jest bardzo ważny. Dziś nie myślimy o pozostałych 14 meczach, ale tylko o dzisiejszym dniu. Idziemy do przodu zgodnie z zasadą
step by step. Okej. Czy przejęcie Zagłębia mimo wszystko uważa Pan za najtrudniejsze wyzwanie w swojej karierze, czy raczej nie patrzy Pan na to w ten sposób? Nie porównujmy Dynama Kijów i Zagłębia Sosnowiec. Tu jest inna infrastruktura, stadion, wsparcie kibiców, warunki treningowe, czyli jest wszystko. Brakuje tylko jednego, rezultatu. Dlatego tu jesteśmy. Nie mogę obiecać, że to osiągniemy, ale mogę obiecać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć dobre wyniki. Ja nie mogę obiecać, że my to zrobimy, tak? No my postaramy się to zrobić. A jakim trenerem jest Aleksandr Hackiewicz? Czego przede wszystkim będzie trener wymagał od swoich podopiecznych w kontekście całej rundy wiosennej? Przede wszystkim mówiliśmy o tej realizacji planu, ale czy tutaj jeszcze trener by chciał o czymś wspomnieć? Dla mnie najważniejszy jest szacunek. Szanuję pracę piłkarzy, bo wiem, jaka jest trudna. Jednak piłkarze muszą uszanować także moją decyzję. Muszę je podejmować, a nie zawsze jest to łatwe. Jest ich 20, a ja muszę wybrać tylko 11. Wszystko inne ma mniejsze znaczenie. Wszelkie problemy i rozmowy pozostają zawsze w szatni. Mam nadzieję, że ta dobra atmosfera się podgrzeje i że zawodnicy również zrozumieją, że mogą odnieść sukces. Wiedzą, że każdy mecz jest bardzo ważny. Piłkarze są w bardzo dobrym nastroju. Wykonali dużo ciężkiej pracy. To oni teraz decydują na boisku. Możemy im pomóc jako trenerzy, kibice, jedynie naszym wsparciem i wiarą. Kto tak naprawdę zainicjował to, że tutaj trener się pojawił? To była kwestia rozmowy, nie wiem, z Rafałem Kolinsem, z prezesem klubu, z prezydentem. Jak tak naprawdę też te pierwsze negocjacje wyglądały i jak długo trwało tak naprawdę to podjęcie decyzji, żeby się tutaj pojawić? Zadzwonił do mnie jeden z moich dobrych polskich znajomych i zaproponował mi taką opcję. Potem odbyłem rozmowę z Rafałem Kolinsem. Dowiedziałem się, czego on ode mnie chce i opowiedziałem mu o swoich warunkach. Jednak gdy tu przyjechałem i zobaczyłem infrastrukturę, to przekonałem się, że tu jest wszystko gotowe, aby działać. Obecnie w klubie mamy dużo wsparcia od prezesa Rafała Kolinsa i pozostałych. Wszyscy nam pomagają i jest to dla nas bardzo ważne. Ważne dla nas, jak dla trenerów, którzy przyszli w nową komandę, w nowy czempionat. A jeśli chodzi o kwestię sztabu szkoleniowego i osób, które się w nim pojawimy, tutaj mówię choćby o postaci Sewryna Gancarczyka, który pełni rolę asystenta. To jest tak naprawdę w pełni autorski sztab trenera, czy to też było w jakiś sposób konsultowane z Rafałem Kolinsem? Nie, здесь насчет Seweryn to była moja decyzja. Powiedziałem, że potrzebuję trenera mówiącego po polsku, żebyśmy mogli mieć kontakt z drużyną. Zwróciłem się do moich przyjaciół i agencji, a oni doradzili mi go w tej sprawie. Zwróciłem się też do swoich ребятам, знакомym i agentom polskim, i oni mnie posоветовали Seweryna. Poza tym tu mieszka i spędził 5 lat na Ukrainie. Rozumiemy się i łatwo jest nam pracować. Ma także doświadczenie trenerskie, co też jest bardzo ważne. Także u niego jest też trenerski opyt, to też bardzo ważne. I go uważają w rozdziwalki. No, również w sztabie znalazły się choćby postaci Łukasza Gajdy czy Marcina Nawrata, więc tutaj ta proporcja, jeśli chodzi o zagranicę i Polskę, jest właściwie na równi, można powiedzieć. Żeby wszyscy się rozumieli. W piłce nożnej jest tylko jeden język. Język piłki nożnej.
W naszej szatni mówimy po polsku, angielsku, francusku i ukraińsku. Ale najważniejsze jest to, że na boisku dogadujemy się właśnie językiem piłki nożnej. To jest język futbolu, można tak to powiedzieć. Czy są jakieś słowa, które jeszcze przed tą ligową inauguracją trener chciałby skierować do naszych kibiców? Nie ma drużyny bez kibiców. Wiara i wsparcie są bardzo ważne. Nie mogę obiecać zwycięstwa w każdym meczu. Obiecuję jednak, że w każdym meczu drużyna będzie wychodzić na boisko i walczyć. Jeśli tak się nie stanie, będzie to moja porażka. Z kolei kibice muszą wierzyć i wspierać drużynę od pierwszej minuty. To ich zadanie. Dziękuję bardzo, trenerze, w takim razie za rozmowę. No i życzę powodzenia w tym najbliższym meczu i żebyśmy 25 maja mieli co świętować. Dziękuję, trenerze. Dziękuję.